McDonald's to znany fast food, który słynie przede wszystkim ze sprzedaży burgerów z najróżniejszymi składnikami. To niezwykle znana sieć na całym świecie, w której jadł prawie każdy. A czy wiecie, że w tym fast foodzie wydarzyło się też wiele rzeczy niepokojących, mrocznych i związanych jest z nim też wiele tajemnic? Dziś będzie o nich. Masakra w San Isidro McDonald's była aktem, którego świat nigdy nie zapomni. Do tego wydarzenia doszło 18 lipca 1984 roku w restauracji McDonald's w dzielnicy San Isidro w San Diego w Kalifornii. Sprawca, 41-letni James Huberty, wpadł wtedy do restauracji z bronią i odebrał życie wielu osobom, zanim został uśmiercony przez funkcjonariusza około 77 minut po pierwszym otwarciu ognia. 18 lipca około godziny 15:56 Huberty wjechał na parking restauracji McDonald's przy bulwarze San Isidro. Miał przy sobie broń. W restauracji przebywało ogółem 45 klientów. Wchodząc do restauracji kilka minut później, Huberty najpierw wycelował broń w 12-letniego pracownika imieniem John Arnold z odległości około 15 stóp. To zauważył następca menadżera Guillermo Flores, krzyknął: John, ten facet do ciebie celuje. Według Arnolda, kiedy Huberty pociągnął za spust, nic się nie stało. Kiedy Huberty sprawdził swoją broń, menadżerka restauracji, 22-letnia Neva Kane, poszła w stronę stanowiska obsługi restauracji w kierunku Arnolda, podczas gdy Arnold, wierząc, że incydent był niesmacznym żartem, powolnym krokiem odszedł od psychopaty. Po chwili Huberty wystrzelił w stronę sufitu, po czym wycelował w menadżerkę, strzelając raz pod jej lewym okiem. Kobieta była pierwszą z 21 ofiar tej tragedii. Kobiecie z Grand Rapids w stanie Michigan groziło do 7 lat pozbawienia wolności po tym, jak w 2014 roku dokonała napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia w restauracji McDonald's, gdy personel zapomniał włożyć bekonu do jej cheeseburgera. Szaneka Monique Torres, lat 30, zamówiła cheeseburgera z bekonem w McDonald's 10 lutego 2014 roku, ale dostała go bez bekonu. Kobieta złożyła wtedy skargę do menadżera i zaproponowano jej darmowego burgera. Około 3 w nocy Torres i jej przyjaciółka wróciły, aby zamówić kolejnego cheeseburgera z bekonem. Ten burger również przyszedł bez bekonu, a Torres werbalnie zaatakowała pracownicę, po czym wyciągnęła broń i strzeliła w stronę restauracji. Nikt nie został ranny. Torres została aresztowana w swoim domu około 30 minut później. Jej obrońca, John Bison, argumentował, że Torres strzeliła przez przypadek i nie było to powiązane z burgerami bez bekonu. Ława przysięgłych naradzała się przez godzinę i uznała Torres za winną noszenia ukrytej broni oraz wystrzału do budynku i przestępczego użycia niebezpiecznego narzędzia. 2 listopada 2017 roku dwóch mężczyzn w Warren w stanie Ohio podeszło do punktu drive-thru w McDonald's. Gdy powiedziano im, że jajka McMuffins nie są dostępne, mężczyźni zaczęli przeklinać pracownicę McDonald's i wycelowani w nią z broni, po czym odjechali. W 2016 roku, będąc przyjaciółmi, Darren Bray, ojciec trójki dzieci, próbował zmieścić w ustach całego burgera McDonald's. Niestety dla niego i jego rodziny nie udało mu się to, w wyniku czego zakrztusił się i stracił życie. Biuro szeryfa hrabstwa Collier aresztowało 52-letniego Marka Abeira pod zarzutem kradzieży. Pewien bezdomny wszedł do McDonald's na Florydzie i poprosił o kubek wody, tyle że zamiast napełnić go wodą z kranu, napełnił go wodą gazowaną. Gdy przyłapano go na kradzieży, zaczął wzywać menadżera i nie chciał opuścić restauracji, a ponieważ nie był w stanie zapłacić $1 za ukradziony napój, został aresztowany i osadzony w więzieniu. Mając na swoim koncie wcześniejsze aresztowania za drobną kradzież, groziło mu do 5 lat więzienia. Sandra Suarez, 41-letnia kobieta, która w 2014 roku trafiła na pierwsze strony gazet po tym, jak zdecydowała się zdemolować McDonald's w Pinellas Park na Florydzie, a wszystko to mając na sobie jedynie dół od bikini. Kobieta rzucała wszystkim, co wpadło jej w ręce, a także przewróciła dystrybutor z napojami. Poświęciła też chwilę na porcję lodów prosto z automatu do ust. Jeśli chodzi o powód, dla którego Suarez dopuściła się zniszczyć McDonald's, funkcjonariusze ustalili, że zirytowała się, gdy pracownik odrzucił jej ofertę matrymonialną na parkingu. Bycie policjantem wiąże się z dużym stresem, ale czekanie w kolejce do McDonald's prawdopodobnie nie jest tym, co większość gliniarzy uznałaby za najbardziej stresujące. Jednak w 2013 roku Ryan Marsh, uczeń ostatniej klasy szkoły średniej, siedział w swoim samochodzie w pobliżu restauracji McDonald's, kiedy mężczyzna za nim krzyknął:
aby przestał blokować kolejkę do przejazdu. Zamiast po prostu poczekać, mężczyzna chwycił za broń. Marsz powiedział, że mężczyzna nachylił się do okna samochodu i wycelował w niego broń, krzycząc: czy wiesz, kim jestem? Co zrozumiałe, cała ta próba była przerażająca. I Marsz wspomina: w chwili, gdy zobaczyłem broń, straciłem przytomność. Według strony Inside Mystery 13 stycznia 2020 roku, około godziny 3, w Pueblo w Colorado 13 pracowników McDonald's wezwało policję, aby zbadała coś, co uważali za istotę demoniczną. Wszyscy słyszeli krzyczącą widmową kobietę, odgłosy szczekania i kogoś mówiącego w dziwnym języku. Policja dokładnie przeszukała zewnętrzną część budynku, ale nic nie znalazła. I chociaż kamery bezpieczeństwa zarejestrowały przerażone reakcje pracowników, to nie zarejestrowały żadnych dźwięków. Kapitan policji w Pueblo, Tom Rummel, napisał później na Twitterze, że trzej funkcjonariuszy przeszukało okolice, ale nie znaleźli źródła zamieszania. Ktoś enigmatycznie odpowiedział na tweet kapitana Rummela dwoma słowami, że mogła to być Laruna, przerażająca postać wywodząca się z południowo-zachodniej legendy o upiornej kobiecie, która krzyczy nocą w poszukiwaniu swoich martwych dzieci. Według raportu z aresztowania nastolatka nazwiskiem McLaughlin złożyła w punkcie samochodowym duże zamówienie. Z protokołu wynika, że gdy powiedziano jej, że będzie musiała zapłacić za dodatkowy sos do maczania, McLaughlin w dość złowieszczy sposób zagroziła, że zdobędzie sos wszelkimi niezbędnymi środkami. Na miejsce wezwano policję, która aresztowała nastolatkę. Nastolatka dodatkowo zwyzywała funkcjonariuszy i była agresywna. Kiedy funkcjonariusz zabierał nastolatkę do radiowozu, ta zablokowała nogi i nie chciała iść dalej. Funkcjonariusz próbował wcisnąć ją do radiowozu, ale według jego słów zaczęła wkładać nogi we framugę i nie chciała wejść do środka. Zastępca funkcjonariusza pomógł mu powalić nastolatkę na ziemię i umieścić ją w aucie. Posąg Jezusa ożywa na mszy. Nagranie cudów w kościele. Link do nagrania w opisie.